trzymać szyki. Dawid da się do samochodu. Ja na to szczegółowo wyjdę. Być ostrożnie umiejscowić. Nadźwigałyście się, drogie panie, bardzo wam za to dziękujemy i bardzo się cieszymy z tego powodu. Wieńce jak zwykle przecudne. No i panie z kół gospodyń wiejskich, jakże piękne i pięknie ubrane. Prosimy spokojnie wieńce ułożyć pod sceną, żebyśmy mogli. Dziękujemy Bogu za to, że udało się zebrać chleb z pola, prawda? Bo przecież taka to idea dożynek, drodzy państwo. Prześcigamy się w tym, żeby te wieńce były jak najpiękniejsze, jak najbogatsze. One symbolizują ciężką pracę waszą, drodzy rolnicy, symbolizują bogactwo polskich pól, dlatego są tak piękne i tak bogate, jak te, które właśnie dzisiaj tutaj przynieśliście. Proszę ostrożnie o ułożenie tutaj wieńcy, proszę bardzo delikatnie to robić, bo widzę, że one są niezwykle misternie, drodzy państwo, wykonane. Myślę, że mnóstwo wielogodzinnej, wielodziesięciogodzinnej pracy zostało w to włożone. Ja oczywiście nad tym tematem się jeszcze pochylę później bardziej, ponieważ z miłą chęcią poznam historię powstawania tych wieńc jakże cudnych. Co roku państwo nie zawodzicie nas i co roku staracie się chyba coraz bardziej, ponieważ wieńce są coraz piękniejsze. Drodzy państwo, ja witam jeszcze raz serdecznie, dziękując orkiestrze Dętej Sławice. Proszę o gorące brawa dla wspaniałej, młodej, cudownej orkiestry Sławice, która prowadziła nasz dzisiejszy korowód dożynkowy. Z ogromną przyjemnością posłuchaliśmy utworów w waszym wykonaniu. Miejmy nadzieję, że jeszcze dla nas dzisiaj zagracie. Witam oczywiście wspaniałych gości na czele z panem burmistrzem gminy i miasta Miechów Dariuszem Marczewskim. Drodzy państwo, już za chwilę oddam głos panu burmistrzowi, już za chwilę zaproszę na scenę wspaniałych gości, którzy tutaj przyjechali specjalnie do Parkoszowic na dożynki gminne 2018, ale zanim to się stanie, oddam głos naszemu wspaniałemu gościowi, który przyjechał z Ukrainy do nas. Drodzy państwo, pan Roman Ilkiw, który jest ze mną na scenie. Dzień dobry, panie Romanie, zapraszam do przodu tutaj, żeby pana wszyscy dokładnie widzieli. Drodzy państwo, dzisiaj rozpoczniemy troszkę nietypowo i troszkę inaczej, ale jakże pięknie i wspaniale. Pan Roman opowie o wspaniałej kulturze ukraińskiej i o zespole Suziria. Bardzo prosimy. Na początek, proszę państwa, dzień dobry. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, bo po prostu do niedawno, буквально było mało czasu, no minęło mało czasu, jak byli goście делегація на чолі з паном бурмістром Дарком Марчевським, були гощілі на Україні. Гощілі не самі, а з пікним зесполом Міховяце. Направді, зоставили пікний шлят. До дійші в нашому місті, що як добре виступували представителі двох культур, України і Польщі. Прошу, панство, дякуємо пану бурмістру за запрошення. І ми здружили, хоча одлегло з'їзду, самі значі були ще недавно, але приїхали ми вчасні, щоб бути тут на пікнім, ну, то є свята дожинкове. Прошу панство, я би попросив так, як би можна, не хотів би вам мовити якісь свої справи, тільки пікні вінці, але як можна отих два наразі поставити, бо буду виступувати діти, і ви їх не побачите, як можна. Якби якось присунути їх. Так. Ну, бо просто не буду видати. Прошу панство, запрошуємо разом з зесполом Сузір'я партнерського міста Волочиськ. І заспіва першу пісенку тільки у нас на Україні. Cara.
земля, щоб дерева так родили, де така ще є земля, щоб дівчата так любили, запитаю я у журавля. Де на світі є така земля, ще у нас на Україні, росте калина при долині, вода черельна з небом синій. Лише у нас на Україні. Де така ще є земля, білі лілії в садочку, де така ще є земля, соловейку у гайочку, білий вітер запитаю я. Де на світі є така земля, вже у нас на Україні, росте калина при долині, вода черельна з небом синім, лише у нас на Україні. Щоб дівчата мали вроду, де така ще є земля, щоб козацького роду, вільний вітер запитаю я. Де на світі є така земля, у нас на Україні, росте калина при долині, вода черельна з небом синім, лише у нас на Україні. Chleb. Panie burmistrzu, gorące brawa, drodzy państwo. W pana ręce, w tej cudownej oprawie goście z Ukrainy, z naszego miasta partnerskiego przekazują chleb. Panie Romanie, czy pan coś chce dodać do tego? Ja bym tylko prosił, jak można. Dzień dobry, panie burmistrzu. Jeszcze raz dziękuję za wspaniały przyjazd na Bychowiacę. Jakby można, pani Olu, naprawdę poproszę jakoś postawić to na rolę. Nie, jak widać, to dobrze. Zajęty. Nie ma sprawy. Drodzy państwo, zgodnie z tradycją dożynkową, pan burmistrz teraz zabierze głos. Ja pozwolę sobie przejąć. O, właśnie, pan wiceburmistrz Andrzej Banaszkiewicz pojawił się w odpowiednim momencie. Ja proszę o zabranie głosu pana burmistrza, o przywitanie gości. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, zgodnie z programem rozpoczynamy o 16, tak więc ja o 16, czy pani Ola mnie będzie prosiła, czy nie, na pewno tutaj na scenie się pojawię, by przywitać wszystkich gości, którzy będą razem z nami na tegorocznym święcie plonów, ale chcieliśmy ten czas oczekiwań i na oficjalne rozpoczęcie umilą nam artyści z naszego miasta partnerskiego Wołoczyska na Ukrainie. Faktycznie tak jest. Nie tak dawno z zespołem pieśni i tańca Miechowiacy byliśmy na Ukrainie, byliśmy w Wołoczyskach i tam artyści z Polski i z Ukrainy mieli możliwość poznać się i nawzajem wymienić swoje doświadczenia artystyczne. Więc bardzo dziękuję gościom z Ukrainy, dziękuję panu Romanowi, dziękuję pani Oli, która jest też razem z nami i wam, młodzi przyjaciele z miasta partnerskiego Wołoczyska.
Państwa zachęcam do podziwiania programu, który przygotowali nasi ukraińscy artyści. Bardzo dziękuję. Ja oddam panu Romanowi teraz głos. Pan Roman będzie opowiadał państwu pięknie, jak zwykle, o wspaniałej ukraińskiej kulturze. Dziękuję. Моя Україно, Волинь і Поділля, Донбас, Придніпров'я, Карпати і Крим, ти сильна й багата, моя Україно, у тебе мільйони найкращих синів козаків. Моя Україно, це наші діди написали шаблями, хоч кров'ю скропилась, полита сльозами, та світлом Христа засіяла над нами. Єднаймося ж, браття, у дружну родину, щоб разом розправити вольниці крила. Я вірю, вітчизно, ти станеш на ноги, і щастя затмить всі печалі й тривоги, щоб в злагоді жити і батьку, і сину, піднявши до світла вітчизни.
Błyskitska.